Annuncio vobis gaudium magnum <laughs> Habemus papam Jezus Nazarejczyk, którego posłannictwo Bóg potwierdził cudami i znakami. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 11 listopada 1987 roku. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, przebiliście do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go zerwawszy więzy śmierci. W Dniu Pięćdziesiątnicy, otrzymawszy światło i moc Ducha Świętego, takimi słowami Piotr Apostoł daje otwarcie i odważnie świadectwo o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Świadectwo to zawiera w sobie syntezę całej mesjańskiej działalności Jezusa z Nazaretu. Świadczy o Jego posłannictwie, które Bóg potwierdził niezwykłymi czynami, cudami i znakami. Równocześnie stanowi ono zarys pierwszej chrześcijańskiej Katechezy, którą głosi Piotr głowa apostołów. Po niemal dwóch tysiącach lat od tamtego momentu dziś aktualny następca Piotra, prowadząc cykl Katechez o Jezusie Chrystusie, musi podjąć treść owej pierwszej apostolskiej Katechezy z dnia pięćdziesiątnicy. Mówiliśmy dotychczas o Syno Człowieczym, który równocześnie słowem swego nauczania dawał poznać, że jest prawdziwym Bogiem, synem, że jako syn stanowi jedno z Ojcem. Jego słowu towarzyszyły czyny niezwykłe, towarzyszyły cuda i znaki. Te czyny niezwykłe stanowiły nie tylko akompaniament słów potwierdzających ich prawdziwość, one poniekąd wyprzedzały słowa Chrystusowego nauczania, jak to ujmują dzieje apostolskie, gdy mówią o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Czyny te a w szczególności cuda i znaki, świadczyły o tym, że bliskie jest Królestwo Boże, że weszło ono wraz z Jezusem w ziemskie dzieje człowieka, usiłując dotrzeć do każdej ludzkiej duszy, świadczyły równocześnie, iż ten, który takich czynów dopełnia, jest prawdziwym synem Bożym. I dlatego też wypada niniejsze katechezy o cudach, znakach Chrystusa, związać z poprzednimi, które dotyczyły prawdy o Jego Bożym synostwie. Zanim jednak stopniowo wnikniemy w znaczenie owych cudów i znaków, wypada naprzód stwierdzić, że owe cuda i znaki należą w sposób nienaruszalny do integralnej zawartości Ewangelii jako świadectw o Chrystusie pochodzących od naocznych świadków. W żaden sposób nie można cudów wyłączyć z ewangelicznego kontekstu. Analiza tego kontekstu przemawia za ich charakterem historycznym, świadczy o nich jako o faktach. Które w rzeczywistości się wydarzyły, które zostały rzeczywiście zdziałane przez Chrystusa. Ten kto podchodzi do nich z intelektualną rzetelnością i naukową kompetencją, nie może zbyć ich w kilku słowach, jak gdyby stanowiły zaledwie wymysł czasów późniejszych. Warto w tym miejscu zauważyć, iż potwierdzają te fakty nie tylko apostołowie oraz uczniowie Jezusa, ale również w wielu wypadkach jego przeciwnicy. Ogromnie znamienne jest, że ci ostatni nie przeczą czynom dokonywanym przez Jezusa z Nazaretu, starają się natomiast przypisać je mocy złego ducha. Mówią bowiem, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Znana jest odpowiedź Jezusa na ten zarzut, odpowiedź wykazująca wewnętrzną jego sprzeczność. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie. I wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Najważniejsze jednakże pozostaje to, że również przeciwnicy Jezusa nie mogą zaprzeczyć owych jego niezwykłych czynów, cudów i znaków jako rzeczywistości, jako faktów zaistniałych naprawdę. Wymowne jest też, że go śledzili. Czy nie uzdrowi w Szabat? Ażeby z tego tytułu mogli go oskarżyć o naruszanie prawa Starego Testamentu. Tak było na przykład z owym człowiekiem, który miał uschłą rękę. Jeśli znamienne są wypowiedzi przeciwników Jezusa, to niemniej wymowna jest odpowiedź, którą on sam dał wysłannikom Jana Chrzciciela, gdy przybyli, aby go zapytać: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Wówczas Jezus odpowiada. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia. Głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. W tej odpowiedzi Jezus powołuje się na proroctwo Izajasza o przyszłym Mesjaszu, które niewątpliwie mogło być rozumiane w sensie odnowy oraz duchowego uzdrowienia Izraela i ludzkości. Ale w tym kontekście ewangelicznym, w jakim wypowiada się Jezus, wskazuje na fakty powszechnie znane, które mogą być przytoczone przez uczniów Jana chrzciciela, jako potwierdzenie Mesjaństwa Chrystusa. Wszyscy ewangeliści zapisują te fakty, owe czyny niezwykłe, cuda i znaki, o których Piotr wspomina w Dniu Pięćdziesiątnicy. Synoptycy mówią zarówno o poszczególnych, jak również używają sformułowań uogólniających. Tak na przykład w Ewangelii Markowej. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, podobnie u Mateusza i Łukasza, lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Sformułowania powyższe świadczyły o wielości cudów Chrystusa. W Ewangelii Janowej nie znajdujemy podobnych sformułowań, natomiast zawiera się w niej szczegółowy opis siedmiu wydarzeń, które Ewangelista nazywa znakami, a nie cudami. Tym wyrażeniem wskazuje na to, co najistotniejsze, na działanie Boże, na samą Bożą rzeczywistość obecną w Osobie Chrystusa, podczas gdy wyrażenie cud wskazuje raczej na nadzwyczajność odnośnych wydarzeń w oczach ludzi którzy na nie patrzyli lub o nich słyszeli. Niemniej i Jan nie omieszkał stwierdzić na końcu swej Ewangelii, iż wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Podał także przyczynę, która kierowała Jego wyborem. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Zarówno synoptycy, jak i autor czwartej Ewangelii starają się poprzez cuda ukazać prawdę o Synu Bożym i skłonić do wiary, która stanowi podstawę zbawienia. Kiedy w dniu pięćdziesiątnicy apostoł Piotr daje świadectwo o całym posłanictwie Jezusa z Nazaretu, które Bóg potwierdził niezwykłymi czynami, cudami i znakami, stwierdza z kolei, że ten sam Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W ten sposób wskazuje na wydarzenie paschalne, w którym został objawiony najpełniejszy znak zbawczego i odkupieńczego działania Boga w dziejach ludzkości. W znaku tym zawiera się, rzecz można, przeciw cud śmierci krzyżowej i cud zmartwychwstania. Cud ponad cudy, które łączą się w jedną tajemnicę, aby człowiek mógł w niej do końca odczytać samo objawienie się Boga. W Jezusie Chrystusie i przylgnąwszy doń z wiarą, wejść na drogę zbawienia. Kontynuujemy cykl kateches chrystologicznych, w szczególności temat Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. Dzisiaj wchodzimy w obręb kateches, które mówią o cudach Chrystusa. Chociaż różni krytycy usiłują te cuda wykreślić z Ewangelii jako dodatki niehistoryczne. To jednak analiza bezstronna tekstu i kontekstu ewangelicznego przemawia za ich istnieniem, za ich historycznością. Są to po prostu fakty, na które patrzyli współcześni Chrystusa i które opisali z kolei jego uczniowie. Szczególnie ważne są pod tym względem słowa apostoła Piotra, które wypowiedział w dniu pięćdziesiątnicy, w swojej, można powiedzieć, pierwszej katechezie chrystologicznej. Mówił w tym dniu pod tchnieniem ducha świętego i w jego mocy. Mówił o Chrystusie, którego ukrzyżowano, skazano na śmierć i zabito, a którego Bóg wskrzesił. Ten Bóg, wskrzeszając Chrystusa, objawił w nim siebie samego, poprzez największy z cudów, największy i ostateczny. Jednakże całe życie Chrystusa było pełne owych cudów i znaków, jak się wyraża święty Piotr poprzez które Bóg uwiarygodniał posłannictwo mesjańskie Jezusa Chrystusa. Uwiarygodniał w oczach ludzi, albowiem czyny spełniane przez Chrystusa, czyny cudowne, były świadectwem działającej w nim i przez niego Bożej mocy. Potwierdzały jego posłannictwo i potwierdzały jego boskie synostwo. Tak więc w cyklu Kateches, w których rozważamy prawdę o Chrystusie prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, Muszą się znaleźć także Katechezy o cudach Chrystusa. Pan Jezus sam odwoływał się do tych cudów, sam nazywał je po imieniu wówczas, gdy przybyli do Niego wysłańcy Jana Chrzciciela. A odwołując się do cudów, które czynił, równocześnie cytował proroka Izajasza, który takie znaki związał z Mesjaszem przez Niego zapowiadanym. Drugi szczegół ważny z punktu widzenia historyczności owych cudów i znaków, które Jezus czynił. To jest ich, może mimowolne, wbrew własnej woli, potwierdzenie ze strony wrogów Chrystusa, jego przeciwników. Starali się oni, mianowicie, stwierdzając nadzwyczajność jego czynów, stwierdzając cudowność jego czynów, przepisać te czyny mocy szatańskiej. Chrystus zbijał ten ich argument, wskazując zawartą w nim sprzeczność: Jakże może szatan działać przeciw szatanowi, w takim razie niszczyłby swoje królestwo. Jeżeli więc ja mocą Bożą, a nie szatańską, jak twierdzicie, czynię te znaki, to znaczy, że przyszło do Was Królestwo Boże. Mówimy cuda. Ewangeliści, zwłaszcza Jan, również i Piotr w swoim przemówieniu z dnia pięćdziesiątnicy, nazywają je znakami. Cud wskazuje raczej na zewnętrzną stronę wydarzenia, które jest nadzwyczajne. Znak idzie głębiej. Wskazuje na moc Bożą, która się przez to wydarzenie ujawnia. Okazuje, unaocznia, także człowiek może to zobaczyć. Nie pozostaje tylko w sferze rozumowania. Pozostaje w sferze doświadczenia. Cuda Chrystusa, jak na to wskazuje święty Jan w zakończeniu swojej Ewangelii, zostały spełnione po to, ażebyśmy wierzyli w Jego imię i żebyśmy, wierząc, mieli życie wieczne. Trzeba więc odnowić poprzez te katechezę świadomość historycznej prawdy cudów Chrystusa.

Sì, pur in cielo ed in terra, ma il nostro quotidiano da danno bisogno e dimitte nobis, nobis la vita nostra, sicuro sì, i nostri nostro i vittori per i nostri, e tre in duca induca in tentazione.